Cześć, witam was bardzo serdecznie w odcinku z gry Hills Cry Bracing na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku odblokujemy sobie ostatni pojazd, który został odblokowany jak na razie. Może w przyszłości będą dodane jakieś w aktualizacjach, ale jak widzicie, mam już odblokowane wszystkie pojazdy, tylko został mi ten jeden, to jest to Mutant. Więc tak, odblokujemy go sobie. Mamy też opis, nadeszła samochodowa przyszłość, dotknij obu pedałów, aby zmienić kształt. Okej, więc ciekawy wygląda ten samochód i ciekawie się zapowiada, i mamy też osiągnięcie, bo udało się zdobyć wszystkie samochody. No właściwie to pojazdy, bo niektóre to są na przykład ciężarówki, bądź jest też ciągnik albo rakieta. Więc tak, odeszła sobie jeszcze prezent na koniec. No i trochę sobie stuningujemy ten pojazd. Zobaczmy, co możemy tuningować. Jest siła dociskająca oraz silnik. Po najbardziej sobie oczywiście silnik ulepszy. Trochę też mogę zawieszenie oraz opony, ale najlepiej to postaram się tutaj silnik ulepszyć. Trochę też tą siłę dociskającą możemy stuningować, no i jeszcze opony oraz zawieszenie można ulepszyć. I okej, zobaczmy, może na razie weźmiemy autostradę, no i zobaczymy, jak ten pojazd się spisuje. Okej, no wygląda on ciekawie. A tutaj, o, teraz możemy zmienić taki kształt. Jest trochę ma niższe zawieszenie, dotknijmy jeszcze raz. O, i teraz może w ten sposób wygląda, więc no jest naprawdę bardzo fajny pojazd. Zobaczmy, jak teraz będzie wyglądał. Okej, mamy te trzy konfiguracje. Tak, wydaje mi się, że jest chyba najszybszy. Chociaż spróbujmy tego z niższym zawieszeniem. Nie, chyba jest tak samo szybki. W tej trzeciej konfiguracji chyba najwolniejszy, a w tej. W ten sposób kierowca ma praktycznie ochronę i raczej mu się nie stanie żadna krzywda. W sumie tutaj też kierowca ma dobrą ochronę, więc ten pojazd może być nawet jednym z najlepszych w tej grze. Jedynie jego minusem może być to, że nie można mu tuningować zbiornika na paliwo, ale ogólnie wygląda bardzo fajnie. Może tutaj weźmiemy sobie tą wersję z niskim zawieszeniem. Akurat ta wersja się bardziej nadaje do jazdy po autostradzie, ale naprawdę jest to bardzo fajny i ciekawy pojazd. O, niestety się wróciłem, bo w sumie mogłem zmienić jego konfigurację, ale okej, mamy prawie 1000 metrów tutaj i przetestujemy go może na innych etapach, bardziej wymagających. Zobaczymy w sumie, jak poradzi sobie w grocie, bo tutaj ta jego trzecia wersja może być bardzo fajna. Chociaż ciekawe, czy on się tutaj w ogóle zmieści. No właśnie, może być taki problem, że on się tu nie zmieści, ale... Okej, mogę teraz sprawdzić tą wersję chwilę, a w razie zagrożenia mogę zmienić jego wersję. O, nawet całkiem fajnie działa, więc jeśli tutaj jest niebezpiecznie, bo kierowca może uderzyć głową o sufit, no to możemy zmienić jego wersję i wtedy nic się kierowcy nie stanie. Ale jest to bardzo ciekawa opcja w tym pojeździe, że można zmieniać jego wersję. Okej, zbliżamy się teraz do takich większych górek, więc już będzie większe wyzwanie do tego pojazdu, ale na razie sobie bardzo fajnie radzi i mamy już prawie 1000 metrów. O, właśnie teraz udało się pokonać 1000 metrów, no i zobaczymy, jak daleko uda się dojechać tym pojazdem. Ciekawe, czy w tym wariancie... Nie, teraz się w ogóle zablokował. O, teraz się uderzył niestety kierowca, ale mamy ponad 1000 metrów. Zmian w lesie może fajnie się sprawdzić, więc na pewno przetestujemy go na różnych etapach. Może teraz niech to będzie faktycznie ten las, zobaczymy, jak to sobie poradzi. Ok, na początku może pojedźmy tą wersją, a dalej może albo zobaczymy teraz, jak poradzi sobie w tym wariancie. O, się przy okazji paliwo minąłem, więc sobie zbiorę paliwo. No i jedziemy dalej.
To może nie to jakiś mega szybki, ale potrafi łatwo się pokonywać przeszkody. Co my gdyby w tym pojeździe dało się tuningować jeszcze zwolnik paliwa, to mógłby być nawet najlepszy pojazd w całej grze. Bo wtedy można byłoby nim przemierzać też większe dystanse. Jak widzicie, tutaj kompletnie nie ma żadnego problemu z przejeżdżaniem po tych drzewach. Teraz możemy sobie nawet na chwilę zmienić tą konfigurację i pojechać w tym. I teraz sobie na inny zmienimy, bo będzie trochę więcej drzew, to przydałaby się najlepsza konfiguracja. Więc weźmy sobie teraz to. O, zmieniłem to z konfiguracji, to się wywrócił. Ale okej, tak w sumie chciałem się tutaj skuć, bo chciałem przetestować go na kolejnym etapie. Może weźmiemy teraz, sprawdzimy go na... zobaczmy jaki etap, może niech to będzie arena, teraz zobaczymy jego skok. To sprawdzimy skok w różnych konfiguracjach. Na początku w tej początkowej konfiguracji sprawdzimy jego skok, no a później w tych kolejnych. Zobaczymy, czy będzie się on różnił. Okej, mamy 147 metrów. Ej, mamy też osiągnięcie medalisty olimpijski. Później sobie może sprawdzę, czego dotyczy to osiągnięcie. Zakładam, że pewnie jest to osiągnięcie, w którym musimy skoczyć każdym pojazdem tutaj, ale zobaczymy. Okej, więc weźmy teraz, próbujemy jeszcze raz, tylko teraz weźmiemy sobie inną konfigurację, może niech to będzie teraz z niskim zawieszeniem. Okej, tu mamy 164 metry, więc to był lepszy skok niż ten poprzedni. Okej, to się modyfikujemy. No i sprawdzimy jeszcze skok tego pojazdu w tej trzeciej, konfiguracji. Tu w sumie nie wiem, czy uda się oddać daleki skok, no bo tutaj za bardzo się nie rozpędzimy w tej konfiguracji. No i też jest to dosyć ciężki pojazd w tej konfiguracji. Chociaż zobaczymy, jak daleko uda się skoczyć. No tak się spodziewałem, nie był to daleki skok, więc akurat u skoków są lepsze te inne konfiguracje. Okej, weźmy jeszcze może jakieś jeden albo dwa etapy i sprawdzimy ten pojazd. W sumie tutaj na zdjęciu jest wulkan, więc może sprawdzimy sobie wulkan. Zobaczymy, jak sobie na wulkanie poradzi ten pojazd. No, w sumie to nawet fajnie kolorystycznie pasuje do tego etapu. Okej, udało się teraz przeskoczyć nad tą przeszkodą. No, czasami też muszę uważać, żeby nie wcisnąć jednocześnie hamulca i gazu, no bo też wtedy zmienia taka konfiguracja. Czasami ja tak robię, żeby przehamować ewentualnie trochę szybciej w momencie, kiedy jeszcze wciskam gaz.
Tak, wiecie co, to jest bardzo fajny pojazd do zabawy, bo można bawić się tymi różnymi konfiguracjami tego pojazdu. No i można też osiągać całkiem niezłe wyniki na tych różnych etapach. No a jeśli też chodzi o kolejne odcinki z tej gry, to będę może wykonywał sobie jakieś dzienne wyzwania co jakiś czas, ale odcinki będą pojawiały się raczej rzadziej niż do tej pory. No ale raczej będę się nagrywał tę grę, więc nie będę raczej kończył serii z tej gry, no bo też może pojawić się jakaś aktualizacja z nowym pojazdem lub etapem. Ale będę sobie też wykonywał może dzienne wyzwania. O, zaraz wam też pokażę te wyzwania. O, tutaj mamy wyzwania, koniec na arenie wyzwanie. A będziemy sobie na przykład wykonywać te wyzwania. Okej, weźmiemy może jeszcze jakieś jeden albo dwa etapy. Może niech to będzie dżungla. Tutaj będziemy mogli też przetestować te różne warianty tego pojazdu. My tutaj ten wariant, kiedy jest on okrągły, właśnie ten przyda się podczas przejeżdżania obok tych węży. Już w sumie szkoda, że nie ma w innym miejscu osobnego przycisku do zmienia tych konfiguracji, żeby mogliśmy wrócić do poprzedniej albo do następnej konfiguracji, bo to jak chcemy mieć na przykład tą okrągłą, no to musimy najpierw zmienić sobie na tą niską, a dopiero później możemy mieć tą okrągłą. Okej, trochę się przyblokowałem to na tym krokodylu, ale już udało się wyjechać na szczęście. O, tu może warto będzie wziąć tą konfigurację. Okej. Przeszkody pokonane, więc możemy wrócić do tej konfiguracji i możemy dalej jechać. Mamy już ponad 1000 metrów. A niestety nie zdążyłem zmienić konfiguracji. No bo gdybym w odpowiednim momencie jeszcze raz kliknął te dwa przyciski i zmienił konfigurację, no to wtedy bym raczej się nie skupił, bo to by mnie ochroniło, ale okej, może weźmiemy sobie jakiś jeden etap. Ciekawego on będzie wyglądał na tym etapie neonowym. I to ciekawie wygląda tutaj. No, to możemy sobie zrobić przewód do przodu. No też ta zmiana konfiguracji czasami się przydaje, żeby wyskoczyć trochę do góry. O, gdzieś się zawsze uratowałem się przed upadkiem, bo zmieniłem odpowiednio konfigurację, no i podskoczyłem trochę, a to mnie akurat uratowało przed upadkiem. No więc sobie spadłem już, ale jak widzicie, bardzo fajnie się spisuje ten pojazd. Może weźmiemy jakiś jeszcze jeden etap. No, bardzo fajnie i przyjemnie gra się tym pojazdem, więc wybierzmy jeszcze jakiś jeden etap. Może to torfowisko też może być ciekawą opcją do przetestowania tego pojazdu. Jeszcze na początku sprawdzimy może, jak on będzie się zapadał w tej okrągłej konfiguracji. Okej, widzę, że dosyć mocno się on zapada. No, ciekawe, czy będę mógł wykopać tunel teraz jakiś. Nie, za bardzo nie, jednak zapadam się po ziemię. Co mi ciekawe by było, jakby może było nim wykopać jakiś tunel. Ale dosyć głęboko się zapadłem tym pojazdem. Ej, mamy nawet osiągnięcie, kopacz torfu, okej. Więc dzisiaj nam dwa osiągnięcie wpadły, albo nawet trzy chyba. A zobaczmy nawet, gdzie są te osiągnięcia. I one będą gdzieś na dole, bo to są nowsze chyba, więc to one będą na dole.
Okej, okay, mamy kopacz torfu, a padni o 25 metrów. Więc tutaj mamy też osiągnięcie, okej, okay, mamy... też osiągnięcie szofer, przejść 2 km luksowym samochodem i teraz nam spadł pasażerów, okej. Okay. To jest też do wykonania. Jeźdź na nowym smoku, okej, okay, też jest jakieś osiągnięcie. Zaleć przez 1,5 sekundy z rakietą. Mi się zdaje, że przez taki czas leciałem chyba rakietą, ale okej. Okay. No mamy tutaj, jak widzicie, różne osiągnięcia. Jest ich naprawdę sporo, tej część jest wykonane, to ja zobaczę jeszcze, które, czy znajdę to osiągnięcie, które odblokowałem jeszcze dzisiaj. Jedno jest na pewno za odblokowanie wszystkich pojazdów, a jedno było chyba za jakiś skok chyba. Nie mogę znaleźć, może jeszcze zobaczmy na dole, czy będzie to osiągnięcie. A tu jest, wykonaj skok z 140 metrów 10 samochodami na arenie, okej. Okay. Więc mamy to osiągnięcie i okej, okay, spróbujemy jeszcze raz pojechać sobie na torfowisku. Tym razem już nie będziemy się zapadać, pojedziemy, tylko pojedziemy sobie normalnie. Okej, okay, to mamy skarb, ale bardzo mi się nie chce go otwierać, tylko wolę sobie pojechać dalej. Okej, okay, udało się zrobić dwa przewroty w przód z względu. A ten pojazd w tej konfiguracji jest też dosyć kosztowny i łatwo można go kontrolować w powietrzu. Okej, okay, mamy już ponad 1500 metrów, więc całkiem nie jest wynik na tym etapie. Zobaczmy, czy uda się przejechać, więc tutaj akurat teraz się wywrócimy, ale ogólnie, jak widzicie, ten pojazd bardzo fajnie się spisuje na tych różnych etapach, no i dzięki tym różnym wariantom można naprawdę bardzo fajnie omijać przeszkody różne. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już tyle. Jeżeli ten film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Ja dziękuję wam za oglądanie, cześć!